Chciałbym, abyśmy rozpoczęli od fragmentu, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale od 24 wiersza do 27. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy wieniec zdobyć, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Bardzo głębokie słowa, ale temat główny, który chciałbym poruszyć, kochani, jest ten. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Kochani, Bóg przygotował nam w swoim wielkim miłosierdziu i łasce potężne zbawienie. To, co żeśmy tutaj przeżywali, jest dowodem tego, że wspominamy to największe wydarzenie, zbawienie naszego życia. I kochani, to jest coś największego. Ale kochani, oprócz tego, że Bóg nas zbawił i uczynił to z łaski, Bóg przygotował również jeszcze coś dodatkowego. Boże Słowo mówi nam, tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I kiedy tutaj mowa jest o nagrodzie i kiedykolwiek ja będę mówił o nagrodzie, to nigdy nie mam na myśli zbawienia. Nigdy nie mam na myśli to, co mamy z łaski, to, co jest darmo, to, co jest przez wiarę, w wyniku upamiętania, w wyniku uwierzenia, odwrócenia się od grzechów. To mamy darmo z łaski, ale Boże Słowo mówi nam o czymś jeszcze więcej, o tym, że oprócz zbawienia jest jeszcze nagroda. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, chciałbym was zachęcić, chciałbym was jak gdyby na nowo i samego siebie zachęcić do tego, abyśmy wiedzieli, że mamy biec. Że mamy biec, aby zdobyć nagrodę. Jaką nagrodę powiemy i w jaki sposób mamy biec, aby zdobyć nagrodę. Kochani, nasze życie jest tutaj porównane, że jesteśmy w biegu. Jest to wyścig, pewien rodzaj wyścigu. Nasze życie to nie jest jakiś spacerek, ale to jest bieg. Nasze życie to jest bieg. To nie jest spacerek. To nie jest również jakiś odpoczynek w sensie, że sobie gdzieś tam siedzę, leżę, ale nasze życie jest opisane, porównane do biegu. Tak tutaj jest napisane. Biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. I start tego biegu zaczyna się w tym miejscu, tak jak już wspomniałem, pod krzyżem. Kiedy oddajemy swoje życie, kiedy otrzymujemy zbawienie, ale meta naszego życia, tego biegu, meta znajduje się, kochani, gdzie? Ktoś powie w niebie. Amen. W niebie. Alleluja. A tak naprawdę meta znajduje się w miejscu, gdzie spotkam Pana Jezusa Chrystusa twarzą w twarz. To jest nasza meta. To jest nasza meta. I kochani, kiedy tutaj jest mowa o tym biegu, to tu jest pewnego rodzaju aluzja czy porównanie do biegu, które odbywały się w starożytnym świecie wtedy z pochodniami. I polegało to na tym, że każdy, który dobiegł z pochodnią, zapaloną pochodnią do mety, każdy otrzymał wieniec, każdy otrzymał nagrodę. Było tylko jeden warunek, aby dobiec z pochodnią, zapaloną z pochodnią, żeby ta pochodnia nie zgasła. I kochani, nasze życie, kiedy patrzymy na nasze życie, to nasze życie jest również taką pochodnią. I kochani, ta pochodnia jest rozpalona przez Pana i ta pochodnia świeci w tym świecie, w mrocznym świecie, wskazując na Jezusa Chrystusa. I mamy świecić aż do samego końca, aż do mety.
Tylko ten właśnie, kto dobiegnie do końca, do mety, otrzymuje nagrodę. Apostoł Paweł powiada tak: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, obiecany mi, a nie tylko mi, ale każdemu, kto umiłował Jego przyjście. Kochani, a więc potrzebny jest ta troska o to, żeby ten płomień ognia, Bożego ognia, Bożej światłości w moim życiu, aby on nie zgasł, ale żeby on był cały czas aż do mety. Tylko wtedy otrzymamy nagrodę. Kochani, popatrzmy na mądre i głupie panny. Pamiętamy, kiedy one miały lampy, prawda? I te mądre panny miały światło aż do końca, aż do momentu spotkania z Panem Jezusem Chrystusem, a głupim brakło tego światła. Brakło im właściwie oleju, ale co za tym idzie, brakło im światła. Co można powiedzieć o głupich pannach? One nie przygotowywały się w świadomy sposób na spotkanie Pana. Może mówiły: tak, wierzę w Pana Jezusa, wierzę, że On przyjdzie, ale gdzieś tam odwlekały to. Mówiły: nie teraz, jeszcze jest wiele spraw do załatwienia innych. Nie muszę szukać Jego obecności, nie muszę przyodziewać się w Jego cnoty, Jego natury. Nie muszę, tak jak Paweł powiada tutaj, umartwiać swojego ciała, tych grzesznych rzeczy starej natury każdego dnia. Nie muszę tego ujarzmiać, nie muszę wydawać dobrych owoców. Spokojnie, Pan jeszcze nie przychodzi. Ale kochani, zupełnie inną postawę miały mądre panny. Kochani, one wręcz się nie mogły doczekać, kiedy Pan przyjdzie. Miały wielką tęsknotę, pragnęły relacji. Kochani, tutaj żeśmy obchodzili wieczerzę, pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i kiedy myślałem o tym, pomyślałem sobie, że to jest wieczerza, która nas zbliża do tej najpiękniejszej chwili, kiedy razem zasiądziemy z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To jest coś niesamowitego, że my nie tylko wspominamy to, co było, chociaż to jest najważniejsze w tym tutaj przesłaniu, ale również Pan Jezus powiedział: to czyńcie, aż przyjdę po raz drugi. A więc z taką z przekonaniem, że już nie będę tylko coś wspominał, kochani, ale taka świadomość tego, że to, co przeżywałem tutaj na ziemi, teraz stało się faktem, teraz jest faktem dokonanym i mogę mieć teraz tą bliską, żywą relację z moim Panem Jezusem Chrystusem. Kochani, kiedy obserwuję świadectwa niektórych ludzi, którzy żyli powiedzmy 200, 300 lat, 100 lat temu i często takie osoby, które bardzo blisko żyły Pana, one mówiły, że on wierzy, że Pan przyjdzie, że Pan przyjdzie. Praktycznie nabożeństwa były wypełnione tą treścią, że Pan przychodzi, że Pan przychodzi. I zauważyłem jedno, że to, że oni tak mówili, świadczyło o tym, że oni mieli tą wielką tęsknotę za Panem. Nie dlatego, że mieli objawione, że Pan przyjdzie, że to już tak blisko jest, że wypełniły się jakieś proroctwa. Nie. Ale to, że oni bardzo tęsknili za Panem. I chociaż nie doczekali się Jego przyjścia, to jednak ta ich gotowość sprawiła, że oni po prostu spotkali się z Nim, kiedy ich Pan odwołał. Oni mieli świadomość tego, że zrealizowało się ich największe pragnienie, aby stanąć twarzą w twarz z ich Panem, z Jezusem Chrystusem. Kochani, Paweł apostoł powiada w innym fragmencie, że nagroda jest przygotowana dla tych, którzy umiłowali Jego przyjście. W liście do Hebrajczyków czytamy 9:28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc, kochani, to oczekiwanie Pana Jezusa Chrystusa jest ściśle związane z nagrodą, którą Pan ma dla nas.
Nasze życie musi być skoncentrowane na mecie. Kiedy zawodnicy biegną, oni muszą być ściśle skoncentrowani na mecie. Będę później to mówił, w jaki sposób zdobyć tą nagrodę, jak biec. Ale dlatego teraz chciałbym, abyśmy popatrzyli może na jedną sprawę. Co jest tą nagrodą? Co jest tą nagrodą? Bo myślę, że każdy z nas jest zainteresowany. Ja powiedziałem, że tą nagrodą nie jest niebo. Tą nagrodą nie jest zbawienie. Bo jak już powiedziałem, zbawienie nie jest nagrodą za mój wysiłek, za mój trud, za moją wierność, za moją pracę. Siostry, które tak służyły tutaj, one nie pójdą do nieba z tego powodu. One będą mieć nagrodę dodatkową. I dlatego powiedzmy sobie na początku, co jest tą nagrodą. Na pewno nagrodą nie jest zbawienie. Dlaczego? Dlatego, że zbawienie jest darem łaski, na który nie możemy sobie niczym zasłużyć. To jest po prostu za darmo. Kiedy upamiętujemy się, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, to, co On dla nas zrobił, wtedy otrzymujemy za darmo zbawienie. Jest oczywiście co innego, że mamy trwać w tym zbawieniu, nie lekceważyć go sobie, bo jeżeli go zlekceważymy, możemy odpaść. Ale generalnie zbawienie jest za darmo. Ktoś zapłacił cenę, tą cenę zapłacił Jezus Chrystus. Kochani, ja myślę, że w największym szoku, który przeżył z ludzi, gdy dostał się do nieba, wiecie kto był? Łotr na krzyżu. Wiecie dlaczego? Bo on całe życie żył jak najgorzej. Był mordercą może, był łajdakiem, grzesznikiem, straszliwym. I wystarczyło 2 godziny albo 3 godziny i ten człowiek, kiedy umarł, znalazł się w niebie. Dla niego to musiał być największy szok. Czy on zrobił coś dobrego, żeby sobie zasłużyć? Pan Jezus powiedział, dziś będziesz ze mną gdzie? W raju. Czy on zrobił coś dobrego, żeby sobie zasłużyć na niebo, na zbawienie? Czy on jest zbawiony? Przepraszam, czy on jest zbawiony? Jak Pan Jezus powiedział, że dziś będziesz ze mną w raju, to jest zbawiony. To jest zbawiony. I ja uważam, że on będzie największym, najbardziej zdziwionym człowiekiem, kiedy on zobaczy, kiedy on wszedł do raju i on zobaczył to, co Bóg przygotował, mówi, jak to jest możliwe? Całe życie zmarnowałem i Bóg mi taki dar dał. Kochani, to jest obraz zbawienia. My sobie nie możemy zasłużyć na zbawienie. Niech sobie nikt nie myśli, że przez uczynki my sobie możemy wziąć zbawienie, usprawiedliwienie, oczyszczenie. Nie, poprzez pokutę, poprzez upamiętanie, poprzez wiarę, to, co towarzyszyło Łotrowi na krzyżu w ostatnich momentach. Boże Słowo nam mówi, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. List do Efezjan, 2:8-9. Ale ten fragment tutaj w liście do Efezjan się nie kończy, bo następny werset mówi nam coś więcej, bo gdyby tylko te 2 wersety były, to coś by nam tu nie pasowało. Fajnie, zbawienie przez wiarę. Nic nie trzeba więcej robić. I rzeczywiście do zbawienia nic nie trzeba robić, ale Bóg powołał nas do czego? Do czegoś. I dlatego jest powiedziane następny werset, ale Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Abyśmy w nich chodzili. Kochani, gdyby zbawienie było wszystko, do czego nas Bóg powołał, to w momencie nawrócenia naszego i uwierzenia mógłby nas Pan Bóg tak wszystkich od razu wziąć do siebie. Tak jak tego Łotra. Tak za jednym zamachem.
A jednak Pan Bóg nie zabiera nas. Dlaczego? Dlatego, że On ma jeszcze do nas zadanie do spełnienia. Powołał nas do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I kochani, te dobre uczynki właśnie, to jest coś, do czego nas Bóg powołał i Bóg chce, abyśmy mogli tutaj na ziemi wykonać Jego pracę. I właśnie to właśnie z tych dobrych uczynków będziemy otrzymywać co? Nagrodę. Bądź będziemy zawstydzeni. Boże Słowo tak mówi. Gdzie to pisze? Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. I tu jest taki niepodważalny fragment, który mówi nam o tym. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał, co? Zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Kochani, to nie jest mowa tutaj o sądzie na potępienie, absolutnie, broń Boże. Dlatego, że Boże Słowo mówi nam, że kto wierzy w Syna, nie stanie na sądzie i nie będzie sądzony, ale ma żywot wieczny w sobie. Przeszedł ze śmierci do żywota i nie może być sądzony, dlatego, że już sąd został wykonany w Jezusie Chrystusie. Ale tutaj jest powiedziane, że staniemy przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki dobre czy złe. A więc zbawienie to jest jedna rzecz, ale nagroda za dobre uczynki to druga sprawa. Czy są jakieś inne miejsca w Biblii, które mówią o tym, że w niebie jest jakaś zapłata za nasz trud i poświęcenie dla Pana? Tak, jest dużo takich fragmentów. Między innymi Mateusz 6, 19-21 jest powiedziane: gromadźcie sobie skarby w niebie. W jaki sposób? Nie będę rozszerzał. Mateusz 10, 42. Ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Pierwszy list do Koryntian 3:8. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. A więc, kochani, co będzie naszą zapłatą? Bo ja tutaj na razie powiedziałem właśnie, że rzeczywiście będzie taka zapłata, będzie nagroda dodatkowa. Jak gdyby dodatkowy bonus, mówiąc takim językiem naszym. Kochani, na pewno będzie to niespodzianka. Będzie to niespodzianka. Ja myślę, że tak jak królowa z Saby, ona kiedy przyszła do Salomona i zobaczyła to wszystko, to powiedziała: nawet w połowie nie słyszałam tego o Tobie, co teraz moje oczy mogły zobaczyć. To zaskoczyło ją totalnie, więc ja nie mogę tego teraz powiedzieć, że to będzie tak, tak i tak. To tylko Pan wie dla nas, co przygotował, ale kochani, ja chcę was zachęcić do tego, żebyśmy byli świadomi tego, że nasze życie musi być życiem bardzo świadomym, tak jak tego sprintera, który biegnie i wie, że jego celem jest osiągnięcie mety, a tą metą jest zdobycie nagrody. Nie tylko, żeby ledwo być zbawionym, żeby dotrwać, żeby wytrzymać, żeby się nie zaprzeć, ale żeby po prostu osiągnąć nagrodę. Apostoł Paweł o tym mówił bardzo wyraźnie. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. A więc ja wierzę, że to będą, na pewno to będzie wielka niespodzianka. Być może będziemy zszokowani, kiedy zobaczymy w niebie tych, którzy na tej ziemi wydawali się nam tacy zwykli, prości. Może ktoś tylko miał opiekować się dziećmi, ktoś może miał jakieś zadanie wychować dzieci, czy powiedzmy, nie wiem, opiekować się starszymi osobami, ale robił to w taki sposób, że Pan da mu pełną nagrodę
zgodnie z jego możliwościami, które miał, tak jak jest powiedziane, że Bóg rozdał każdemu nam zdolności i według naszych zdolności będzie nas nagradzał i będzie to czynił w taki sposób, że ten, który otrzyma jeden talent, będzie się tak samo cieszył, jak ten, który będzie miał 5 talentów, dlatego że on w 100% pomnożył te zdolności, wykorzystał te wszystkie możliwości, które mu Bóg dał. A więc, kochani, jaka będzie nagroda? Boże Słowo jednak odkrywa nam pewien rąbek tajemnicy, czym będzie ta nagroda. Ona mówi, że będziemy razem z Chrystusem królować, że będziemy mieć bliskość z Nim. Oblubienica będzie razem z Chrystusem, będzie w takiej najbliższej relacji. Boże Słowo mówi, że roztropni będą jaśnieć jak gwiazdy na niebie, a ci, którzy przyprowadzają innych do sprawiedliwości, będą jaśnieć jak zorza polarna. I wiele, wiele innych rzeczy jest jeszcze powiedziane, że niektórzy będą, ci, którzy będą wierni w swojej służbie, będą zarządzać miastami, jak jest powiedziane, ten, który miał 5 min, ten, który dobrze nimi zarządzał, obracał. Bóg mówi, dam ci 5 miast, będziesz nimi zarządzał. Wielka tajemnica, ale z drugiej strony, kiedy Boże Słowo nam mówi o tym, że Bóg będzie nagradzał, to musimy bardzo w sposób taki świadomy i z pełnym zaangażowaniem po prostu traktować swoje życie z Bogiem, że to nie jest jakieś przypadkowe moje pójście za Jezusem Chrystusem, za Bogiem, ale to jest jednokierunkowa droga, która nie ma powrotu do tyłu. Jeżeli chcę dobiec do mety, to nie mogę się cofnąć, nie mogę się gdzieś rozglądać na boki. A więc, kochani, mój bieg powinien być bardzo świadomy. Tak jak na tym wyścigu. I teraz właśnie może popatrzmy, w jaki sposób biec. Kochani, tak jak już powiedziałem, musimy być bardzo skoncentrowani. Baczyć mamy na tor, mamy patrzeć na metę. Boże Słowo mówi nam, że niech oczy Twoje patrzą wprost, powieki prosto przed siebie. Bacz na tor, niech będą pewne wszystkie Twoje drogi. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo. Nic nie może mnie rozpraszać podczas tego biegu. Żaden ciężar nie powinien mnie przygnieść, żaden grzech, jakaś troska. To wszystko powinno być odrzucone. Chwila nieuwagi, kiedy biegniemy, może rzeczywiście w naszym życiu skończyć się źle. Wystarczy, że gdzieś się będziemy rozglądać na boki albo do tyłu w naszym życiu chrześcijańskim, to może się to zakończyć tak, jak zakończyło się w życiu żony Lota. Jest taki jeden fragment, chyba to jest najkrótszy werset w Biblii, nie wiem, czy tak jest. Jest napisane, wspomnijcie żonę Lota. Ostatnio dzieliłem się o tym, że w czasach ostatecznych chrześcijanie będą się charakteryzowali postawami, które reprezentuje Noe i Lot. Noe, jak wiemy, był kimś, kto się zaangażował całkowicie w dzieło Boże, natomiast Lot był skupiony na sobie, na zaspokojeniu własnych potrzeb. I chociaż był zbawiony, ale naprawdę ledwo zbawiony, wszystko stracił, żadnej nagrody nie zdobył. Więc żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dlaczego? Dlatego, że łatwo jest zboczyć. Kiedy się oglądamy, kiedy na przykład kiedyś starsi rolnicy szli za koniem i orali, i kiedyby się tylko popatrzył do tyłu, to od razu tak się mu zrobi krzywa bruzda. Czy nawet jeżeli jedziemy samochodem, to tak samo, jeżeli tylko się oglądniemy gdzieś, od razu zbaczamy. Ale w Łukaszu, w 17 rozdziale jest powiedziane, wspomnijcie żonę Lota, 32 werset. A następny wyjaśnia nam, o co tu chodzi. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. I to jest w kontekście przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy się odcięli od tego świata.
aby ten świat nas nie pochłaniał. A więc apostoł Paweł mówi, że on całe życie ma nakierowane do celu, do nagrody w górze. I jak biec, kochani, już po części powiedziałem, ale myślę, że każdy z nas ma taki duchowy GPS i powinniśmy tą nawigację nastawić na miejsce docelowe. A tym miejscem docelowym jest właśnie nagroda, aby nie tylko być zbawionym, ale przede wszystkim też, żeby te dobre uczynki, do których mnie Pan powołał, aby przynieść owoc, dobry owoc. I tak jak kierowca, jadąc gdzieś tam, powiedzmy, na wczasy, ustawia sobie w nawigacji punkt docelowy, załóżmy jest to Gdańsk, po prostu ta nawigacja go prowadzi, on się musi trzymać tej nawigacji. Tak samo pilot samolotu również nastawia, czy kapitan na statku, nastawiają miejsce docelowe. I kochani, tylko jest jeden warunek, że to nie może być automatyczny pilot. Bo wiecie, my możemy tak nastawić, tak, ja tam wybieram się, ja chcę dotrzeć jako zwycięzca, nastawiam i wyłączam się. Dojadę. Poprowadzi mnie, tak jak samolot. Pilot może sobie iść na obiad, nie musi nic zrobić, samolot sam leci. Kochani, tak to nie działa. My jesteśmy jak biegacz. My musimy patrzeć na tor i musimy wiedzieć, gdzie biegniemy. Kochani, kończąc już, chciałbym właśnie, abyśmy popatrzyli jeszcze raz, wrócili do tych głupich panien, które po prostu nie miały oleju, nie miały tego światła i jak gdyby ta pochodnia, z którą powinna biec, ona zgasła. I brakło im oleju, brakło im czegoś, co zaważyło na tym, że nie osiągnęły nagrody. Ale żeby zrozumieć tą historię o głupich pannach, ja zawsze też tak uczulam na to, żebyśmy patrzyli na kontekst. Ta historia o głupich pannach w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, ona jest w kontekście dwóch innych historii. To jest podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze oraz podobieństwo o talentach. I kiedy tak dobrze się przyjrzymy tym, co jest w kontekście tej historii o głupich pannach, wtedy możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób one popełniły błąd. Bo tutaj Boże Słowo również nam mówi, że to jest wszystko w kontekście czasów ostatecznych i Pan Jezus mówi nam, że przed tym fragmentem w 24 wierszu, w 24 rozdziale o wiernym i niewiernym słudze, że mówi, że ten wierny sługa to jest ten, który daje pokarm we właściwej porze cały czas. On jest na swoim stanowisku, on wykonuje swoją pracę, on nie zboczy z kursu. A niewierny sługa mówi tak, mój pan zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść z pijakami, a wtedy przyjdzie pan jego w dniu, którym się nie oczekuje, którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie znał i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A więc kochani, i również podobieństwo o talentach, kiedy zaraz po tej historii o 10 pannach jest powiedziane o tym, że jedni wykorzystują swoje możliwości, służą Panu, rozwijają się i umacniają się, podczas gdy inni po prostu nic nie robią z tym, co otrzymali od Boga. To, że otrzymali zbawienie, wystarcza im, ale już nic więcej nie robią. I to jest potężny, poważny błąd, bo Pan Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy rozwijali nasze życie, umacniali nasze życie. Kiedy nasze życie
ma się dobrze, kiedy czujemy się dobrze, kiedy czujemy się szczęśliwi, jesteśmy zbawieni, to w tym czasie mamy się umacniać, umacniać nasze życie, umacniać się w Panu, w potężnej Jego mocy, dlatego że przyjdzie chwila, kiedy będzie na pewno konfrontacja w naszym życiu, kiedy przyjdzie doświadczenie i wtedy możemy nie być przygotowani, kiedy nie wykorzystamy tego czasu. Król Asa właśnie był takim, który w czasie pokoju budował wieże, baszty, obwarowywał miasta. On wykorzystywał ten dobry czas po to, aby się przygotować na konfrontację, bo on wiedział, że prędzej czy później taka konfrontacja będzie. I dlatego my również powinniśmy wykorzystywać ten czas, który jest teraz. Kiedy jest spokój, kiedy może są same błogosławieństwa, nie chciejmy spoczywać na laurach, nie chciejmy się tym tylko zadowolić, ale chciejmy właśnie odkładać zapas, chciejmy odkładać zapas, czyli zbierać zapas, kiedy jest dobry czas ku temu. Ten rok, w którym teraz żyjemy, nie wiem jak w pozostałej części Polski, wiem, że różnie jest, ale generalnie jest klęską urodzaju. I myślę, że mądrością jest to, kiedy tak jak Józef w Egipcie, wiedząc, że jest tak wiele urodzaju, robił zapasy, bo wiedział, że po 7 latach przyjdzie 7 lat wielkiego ucisku, wielkiego zmagania się, gdzie ludzie będą walczyć o przetrwanie. Dlatego ten czas, który Bóg nam daje teraz, chciejmy wykorzystywać. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Załóżmy całą zbroję, uczmy się chodzić w tej zbroi i chciejmy właśnie ten zapas zbierać, bo przyjdzie taki czas, kiedy nastanie północ i to będzie czas doświadczenia. Ja się zastanawiałem, czym jest ten czas, kiedy mądre i głupie panny zasnęły. Długo nie mogłem tego zrozumieć i nie mogłem tego zrozumieć, jak mogły mądre panny również zasnąć. Przecież mądre panny mi się kojarzą z tym, że one zawsze są pełne takiej gorliwości, pełne gotowości, one są pełne działania, tak? Tak się wam kojarzy? Tak. A jednak zasnęły. Wiecie, o co tu chodzi? Kochani, ja sobie tak uzmysłowiłem, że być może nie jest to do końca właściwe, ale ja, to jest takie moje zrozumienie. Kochani, co oznacza sen? Zacząłem się zastanawiać, co to znaczy spać? Spać to znaczy nic nie robić. Amen? Nic nie robić. A więc zrozumiałem, że przyjdzie taki czas, kiedy mądre i głupie panny nie będą mogły nic zrobić. Kiedy jak gdyby zamknie się im usta i kiedy zaczynam się przyglądać różnym sytuacjom na świecie, to widzę, że to dokładnie się robi. Podam wam przykład. Poprzez Boże Słowo mówi, że bezprawie będzie się rozprzestrzeniać i dlatego miłość też wielu oziębnie. Wiecie, to bezprawie, które jest wokół w tym świecie, ono się rozprzestrzenia, ale my wiemy, że zawsze było zło i zawsze było bezprawie na świecie, ale ja wierzę, że to, o czym tu jest mowa, że bezprawie się rozmnoży, nie chodzi o takiego typu zjawiska, które są w różnych krajach na świecie, przemoc, przestępczość i tak dalej, ale chodzi o innego rodzaju bezprawie. Chodzi o bezprawie, które jest prawnie usankcjonowane. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Po prostu chodzi o to, że na zło będzie się mówiło dobro, dobrze, a na dobro będzie się mówiło, że to jest zło. I to będzie usankcjonowane prawnie. Podam wam przykłady. Nie tak dawno była pewna rezolucja, którą naród ONZ chciał po prostu zatwierdzić. Rezolucja przeciw znęcaniu się nad kobietami. Kto by nie chciał, żeby taka rezolucja weszła w życie? Wszyscy by chcieli.
Któż by chciał, żeby się znęcać nad kobietami? No chyba nikt. Tylko wiecie, chodzi o to, że właśnie Amerykanie, oni przeczytali tymi drobnymi literkami napisane, co oznacza definicja znęcanie się nad kobietami. I okazuje się, że w tym pojęciu, chociaż duch rezolucji jest dobry, ale ogólnie, prawda, ale jeśli weszlibyśmy w szczegóły, to absolutnie nie można się z tym zgodzić. Dlatego, że pod tym pojęciem znęcanie się nad kobietami, ONZ rozumie, że jeżeli kobieta nie może sobie zrobić aborcji, to jest znęcanie się nad kobietami. A więc jeżeli kobieta nie może zrobić sobie aborcji, to jest znęcanie. To ona po prostu ma wolną wolę. Jeżeli tą wolę pogwałcimy, to jest znęcanie się nad kobietami. Natomiast to, że dziecko się morduje, to już nie jest znęcanie, prawda? Drugi przykład. Kochani, kiedy coraz bardziej publicznie w wielu krajach już to jest usankcjonowane prawnie, kiedy dzięki Bogu, że w naszym kraju mamy trzeźwych polityków, którzy patrzą inaczej, gdzie nie honoruje się u nas związków homoseksualistów i tak dalej, na parlamencie, na budynku Unii Europejskiej zawieszona została flaga w barwach tęczy. Nie wiem, czy wiecie, co ona oznacza. To jest flaga homoseksualistów, to jest poparcie po prostu tego rodzaju związków i to jest walka, jak oni to nazywają, z formami dyskryminacji i przestępstwami z nienawiści na podstawie orientacji seksualnej. A więc uchwalane są prawa, aby zamknąć ludziom wierzącym usta. Jeżeli ty będziesz mówił coś przeciwko, to tak jak w Szwecji możesz iść do więzienia. Może to są takie drastyczne przykłady, które teraz powiedziałem, ale jest wiele, wiele praw, które wchodzą obecnie i one się bardzo, bardzo lawinowo zwiększają w różnych krajach, gdzie wyznawanie chrześcijaństwa będzie coraz bardziej ograniczane. W Indiach, w niektórych Stanach, jeżeli ktoś zmieni swoją wiarę z hinduizmu na chrześcijaństwo, to jest automatycznie wyłączany ze społeczeństwa, z życia. Pozbawiony jest wszystkiego. W niektórych Stanach oczywiście to jest, ale w tak wielu, wielu krajach tak jest. A więc, kochani, można by mnożyć wiele przykładów o tym, w jaki sposób chrześcijanie na świecie są dyskryminowani i w jaki sposób chce się im zamknąć usta, dlatego że Ewangelia jest jedyną mocą, która może zmienić życie człowieka. I dlatego ja uważam, że to jest to bezprawie, które się będzie rozmnażać. Kiedy ludzie wierzący praktycznie będą, że tak powiem, bezradni, będą bezsilni, nic nie będą mogli zrobić. Ale wtedy właśnie w tym doświadczeniu, w tej próbie właśnie wyjdzie na jaw, co w nas jest, ile jest w nas tego oleju. Ponieważ przyjdzie taki moment, że Pan przyjdzie. Że Pan przyjdzie i wtedy objawi się, co w nas jest tak naprawdę. Czy zachowaliśmy do końca, pomimo wszystkich tych oporów i tak dalej, zachowaliśmy do końca naszą wiarę, czy bój toczyliśmy pomimo wszystkiego, pomimo wszystkich tych sprzeciwów i czy biegu dokonaliśmy. Kochani, Boże Słowo nas zachęca, abyśmy nie traktowali lekko tego, do czego zostaliśmy powołani.
Boże Słowo nam mówi, ponieważ zachowałeś się wierny temu, co Ci nakazywałem, ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. I następny werset w objawieniu Jana pisze, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. A więc bądź wierny aż do końca, trzymaj co masz, bądź wierny w tym, do czego Cię powołałem. Nie zbaczaj z kursu, pomimo tego, że wydaje się, że jest stop, że nie można nic zrobić. Bądź wierny, stój na tym stanowisku, na którym Cię wyznaczyłem i bądź wierny aż do końca. I wykonuj to, do czego Cię powołałem. Kochani, bo Pan przeznaczył nas do tego, abyśmy nie tylko osiągnęli zbawienie, ale również, abyśmy wzięli pełną nagrodę. Pełną nagrodę. Kochani, ja Was chcę zachęcić do tego, żebyśmy mieli świadomość, że Bóg przygotował dla nas niesamowitą nagrodę. I chciejmy ten czas, który teraz mamy, który u nas w kraju, powiem szczerze, że jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o wyznawanie, o dzielenie się. Nikt nas nie prześladuje. Choć Boże Słowo mówi, że jeśli naprawdę chcemy żyć pobożnie, to prześladowania będziemy znosić. I one są w jakimś mniejszym stopniu również odczuwalne przez nas, ale chcielibyśmy wykorzystywać ten czas, aby się wzmacniać, abyśmy mogli w tym wyścigu umacniać naszą pozycję, aby odrzucać od swojego życia to, co nam przeszkadza w tym biegu, aby patrzeć na metę, aby patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak jest napisane, patrząc cały czas na Pana Jezusa Chrystusa w tym biegu, patrząc na Tego, który wycierpiał krzyż, który przetarł nam drogę i który jako pierwszy zwyciężył i obiecał, że ci, którzy pójdą Jego drogą, będą również zwycięzcami. Dlatego chcę Was zachęcić, bracia i siostry, i samego siebie, abyśmy mogli kontynuować ten bieg. Tak jak tutaj siostry wyszły, podziękowaliśmy Wam, ale kochani, to nie jest wszystko, to jeszcze przed Wami jest wiele, wiele do zrobienia i przed nami tak samo. Dlatego chciejmy Pana dzisiaj prosić, abyśmy mogli z takim pełnym poświęceniem biec i abyśmy mogli oczekiwać, że spotkamy się pewnego dnia z Panem już twarzą w twarz. Już nie będziemy wspominać tylko, że coś się stało, ale będziemy przeżywać obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierzę, że Pan szybko przyjdzie, On przychodzi i wierzę, że tęsknimy za tym, amen, żeby On przyszedł. Ale chciejmy Go prosić, kochani, aby Pan rozpalał nasze serca na nowo.